czasu dla życia i rodziny. Marsze dla życia i rodziny w Polsce organizowane są od 20 lat. I są wielkim świętem wszystkich rodzin. Dlatego z tym większą radością inaugurujemy to wydarzenie w naszym mieście. Tegoroczny marsz odbywa się pod hasłem Dzieci przyszłością Polski. Dzieci są naszą nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo. Projektem, który nieustannie się urzeczywistnia. Przyszłością, która pozostaje wciąż otwarta. Potrzeba naszej wspólnej troski, aby w Polsce rodziło się więcej dzieci. Aby otrzymywały dobre wychowanie, które pozwoli im wziąć odpowiedzialność za los ojczyzny. Nasza obecność na pierwszym marszu dla życia i rodziny w Lubawie świadczy, że nie uchylamy się od tego zadania. Dzisiaj dajemy świadectwo, że los naszych rodzin nie jest nam obojętny. Stanowimy wspólnotę ludzi wyznających te same wartości, dla których ważna jest każda rodzina, której fundament stanowi kobieta i mężczyzna, umocnieni sakramentem, miłością i z miłością przyjmujący na świat dzieci. Na naszych oczach dzieje się wojna cywilizacyjna, która chce zniszczyć małżeństwo, wojna, która jest wymierzona przeciwko życiu. Dlatego obserwujemy tak liczne ataki na świętego Jana Pawła II, ponieważ chce się zaprzeczyć jego nauczaniu w zakresie moralności, ochrony życia i rodziny. Ale my nie jesteśmy tacy łatwowierni. Na naszym rynku miejskim byliśmy obecni w 2005 roku we wspólnocie skupionej właśnie z powodu nauczania Jana Pawła II. Dzisiaj ze wzruszeniem widzę te same twarze, często również moich uczniów, którzy przyszli ze swoimi rodzinami, ze swoimi dziećmi, wierni nauczaniu Jana Pawła II, który powiedział w homilii podczas mszy świętej w Watykanie 20 września 1980 roku. Małżeństwo, choć jest tak stare jak ludzkość, oznacza zawsze, za każdym razem jakiś nowy początek. Jest to przede wszystkim początek nowej ludzkiej wspólnoty. Tej wspólnoty, której na imię rodzina. Rodzina jest wspólnotą miłości i życia. Dlatego też jej została od początku zawierzona przez Twórcę tajemnica życia ludzkiego. Małżeństwo jest początkiem nowej wspólnoty, miłości i życia, od której zależy przyszłość człowieka na ziemi. Wraz z organizatorami Lubawskiego Marszu dla Życia i Rodziny dziękuję wszystkim, którzy przybyli. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Dziękuję każdej mamie, każdemu tacie, każdej babci, dziadkowi, cioci, wujkowi za to, że byliście impulsem w Waszych rodzinach do przybycia na dzisiejsze nasze święto. Dziś jest nasz dzień, święto rodziny, dlatego cieszmy się każdą wspólnie spędzoną chwilą. Za chwilę ruszymy ulicami naszego miasta pod wspólnym banerem z napisem Marsz dla życia i rodziny, dzieci przyszłością Polski. Przejdźmy ulicami Grunwaldzką, Kopernika, ścieżką nad Zalewem do Sanktuarium Matki Bożej w Lipach. Podczas drogi będziemy zawierzać nasze rodziny Matce Bożej w tajemnicach różańca świętego, które poprowadzi męski różaniec. W sanktuarium powitają nas organizatorzy diecezjalno-gminnego pikniku rodzinnego, którzy przygotowali dla nas wiele atrakcji. Animacje dla najmłodszych, występy artystyczne, pokazy ratownictwa OSP i smakołyki przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich. Ostatnim punktem naszego święta będzie wspólna modlitwa o godzinie 18. Proszę teraz, abyście ustawili kolumnę za banerem. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Właściwie wszystko było tutaj powiedziane. Idziemy zamanifestować to, co mamy w naszych sercach, ale idziemy z modlitwą na usta. Dlatego też podczas różańca na tej drodze do Lip będziemy prosili za nasze rodziny, za nasze dzieci o to, ażeby ustawodawstwo również w naszej ojczyźnie było zawsze sprzyjające i pomagające rozwojowi rodzin i rozwojowi normalności. Także z błogosławieństwem Bożym ruszajmy, niech nas błogosławi, strzeże, prowadzi, ochrania Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję.
mamy przez Syna Ducha Świętego. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, z wiecznością i miłością. Wiem, że życie każdego z nas zaczyna się od
się nad tym, czy postępuję w taki sposób, by Bóg mógł codziennie na nowo rodzić się w moim sercu i umyśle. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiony owoc łona Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiony owoc łona Twojego, Jezus. Wszystkich Twoich dzieci oraz
słowa te. Jesteście piękni. Na brzegu razem z tobą, aby zacząć dziś mówić.